Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa. Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, ale nie wiemy czemu. Programowanie łączy teorię z praktyką, bo nic nie działa i nikt nie wie czemu. A w dzisiejszym odcinku IT Morning: Delete w API, jakie są statusy i spotkania w Shopify? Czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wrodek, a to jest IT Morning na 24 kwietnia 2023. Powiem Wam szczerze, jestem mocno zmęczony, bo zeszły tydzień był naprawdę ostry yy, i dużo się w nim działo, że także w weekend byłem na, yy, na takiej mini konferencji, z której bardzo dużo wyciągnąłem, ale no też nie ma co ukrywać, to kosztowało dużo wysiłku, więc dzisiejszy odcinek jest nagrywany praktycznie Godzinę przed tym, jak zostanie wydany. Yy, ok, ale tyle o mnie. Dla osób, które nie wiedzą, IT Morning to jest, to jest codzienna porcja ciekawych artykułów ze świata IT. Jeden jest bardziej techniczny, jeden jest bardziej miękki. Yy, wiem, że czy z Was nie wie tego, więc przypomnę. Jesteśmy także na platformach podcastowych jak Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i paru innych. Ym, nie będę ukrywał, y, platformy pod podcastowe y, dostają do nie dostają aż tak dobrego kontentu, bo z założeniami jesteśmy na YouTubie, więc staram się, żeby były rzeczy. Które da się oglądać i czasami zapomnę o one, że, ym, że po prostu odwołuję takie się rzeczy, zobaczcie w artykule. Staram się opisywać, ale nie zawsze wychodzi i też nie wszystkie odcinki trafiają. Na przykład, odcinki wyjazdowe nagrywane z komórki bardzo często nie trafiają na y, Spotify i tak dalej, ale mimo wszystko większość artykułów, większość materiałów tam trafia i staram się, żeby trafiało coraz więcej, żeby było po prostu feature parity między oboma platformami. Ym, no i koniec wstępu. przechodzimy do naszego pierwszego artykułu, którym jest dyskusja poświęcona ze status kodowi dla delita. Dla osób, które nie do końca, które nie siedzą aż tak bardzo w temacie, delit jest bardzo ciekawą sytuacją, jeśli chodzi o status kod, bo on jest deponentny. czyli to znaczy, że wynik dla każdego delit, dla każdej operacji delit powinien być taki sam. O co chodzi? Na przykład, jak mamy geta to tak długo jak będziemy robić geta i nic się nie zmieni po stronie systemu, to będzie nam zaczął ten sam wynik. Jeśli zapytamy w sercu, nie wiem o ile jest macików, w jakim systemie, to wynik powinien być powiedzmy zawsze 12, 12, aż dopóki jakiś post nie doda kolejnego maćka. Ale na przykład takie rzeczy jak post już nie są i deponentem, bo post wygeneruje nam nowe, now, nowy np. na przykład wpis w bazie i na przykład zrobimy post Maćka to będzie kolejny to będzie albo now, now, nowy wpis w bazie i nawet jeśli zrobimy kolejny post z tymi samymi danymi to on się będzie różnił ID-kami delete założenia jest deponentne, czyli to znaczy że jeśli osobę skasujemy to po prostu ta osoba będzie skasowana, i w momencie, jak wyślemy kolejny post, żeby tą osobę skasować, no to ta osoba dalej będzie skasowana, bo tej osoby nie ma. I tu się zaczyna bardzo ciekawa dyskusja, jaki powinien pójść status, kiedy kasujemy kogoś, kogo nie ma. Część osób mówi, że no tak naprawdę powinna pójść na to samo co zwykle: 204, bo no successful, successful udało się, nie ma tej osoby, nie było takiego, nie ma takiego kontentu. Ale inni twierdzą, że no, 404, ej, bo tego zasobu po prostu nie ma. I pod postem wywiązała się w miarę ciekawa dyskusja na ten temat, gdzie mi się najbardziej spodobało dyskusja, że tak naprawdę ideponentność nie oznacza, że będzie ten sam status code. Że efekt ma być ten sam i tak naprawdę yy, jest jak najbardziej, ma sens, żeby te 404 poleciało wtedy. Sytuacja jest taka, że musimy mieć pod uwagę nasze systemy, na przykład. Ym, na przykład mamy system, który także patrzy, jak idą informacje z tego API i no dla nich już fakt może być taki, jeśli wtedy podawaliśmy 204 i zaczniemy dać 404. Może spowodować, że oni nich zaczną lecieć errory, bo yy, no bo tak była próba usunięcia czegoś, ich interesuje, żeby to było usunięte, a tu nagle leci 404. Yy, nie jest to prosty temat, i chciałem Wam właśnie zaznaczyć, jak, nawet takie rzeczy jak API, mimo dość dobrych dokumentacji, dość dobrych standardów, też potrafi mieć tutaj rozjazd. I tym samym przechodzimy do naszego następnego artykułu którym jest temat y, Shopify i zmiany podejścia do spotkań. Po pierwsze, jak widzicie, artykuł jest z innej strony niż jest w linkach. E, moim zdaniem Blom Bloomberg miał o wiele lepszy artykuł na ten temat, ale niestety jest już za paywallami. Ja, ja nie chciałem dodatkowo płacić teraz za niego. I e, nie udało mi się znaleźć z archiwizowanej wersji bez paywalla, więc więc jak, jak chcecie zapłacić, polecam e, zobaczyć właśnie go w Bloombergu, bo robi bardzo dobre opracowanie. Też temat nieświeży, temat jest mniej więcej sprzed paru miesięcy i to jest jeden z takich artykułów, które po prostu leżały na backlogu, bo wydawało mi się, że mamy ciekawszy temat do poruszenia niż... E, niż Niż właśnie ym, te spotkania. W dużym skrócie, dla osób, które nie wiedzą, yy, Shopify to jest trochę bym powiedział, konkurencja Amazonu. Bardzo ostro o, o, uproszczam yy, sytuację. Bardzo ostro, bo to bardziej taki właśnie kwestia sklepowa. Yy, no i oni byli także w Polsce przez pewien czas. Nie pamiętam już dokładnie czy to był styczeń czy luty, ale opuścili nasz kraj, opuścili praktycznie chyba całą Europę, zostali chyba tylko w jednym albo dwóch krajach, bo sobie bardzo nie radzili i mieli bardzo trudny zeszły rok, że wiązał się to też z zwolnieniami i wieloma innymi podejściami i między innymi CEO i ekipa zaczęło przyglądać się z czym mają problemy, że zobaczyli, że są naprawdę przeciążeni jej spotkaniami, więc co zaczęli robić? Pierwsze co zaczęli robić, to pozbyli się. Skasowali wszystkie powtarzające się spotkania, jakie były w kalendarzach w ogóle w firmie, i zrobili takie dwa tygodnie cooling off period, żeby właśnie te rzeczy czy się ustabilizowały. Ograniczyli także spotkania. Wprowadzili coś takiego jak no meeting Wednesday, czyli spotkanie bez, spo, środa bez spotkań. My mamy u siebie w displaycie no, Meeting Friday, który tam jeszcze są pewne inne założenia z nim związane Ale e, ogólnie staram się, że się w, w piątki nie mieli spotkań. E, także jeśli chodzi o spotkania, które mają mieć więcej niż 50 osób, to zrobili na to 6 godzinne okno w czwartki. Też ciekawe podejście, że takie duże spotkania mogą dziać się tylko w jeden dzień e, U nas e, chyba tylko Hands of Deck all hands on deck i jakie spotkania firm, parę firmów mowych się dzieje, które takim są tak duże i też się rzadko dzieją. I następnie autor mówi, że tak naprawdę ludzie nie przyszli do tych firm, żeby się spotykać, tylko żeby pracować i, i że zachęca ludzi właśnie, żeby wyrzucili niepotrzebne spotkania z kalendarza. Też są takie statystyki, że tak naprawdę zostało usunięte ponad 10 tysięcy Ewentów, i jakby tak policzyć, czas, który został usunięty, to jest prawie no 7,5 tysiąca godzin. Ciekawe spostrzeżenie, jestem ciekaw, jakby dla nich to wyjdzie długoterminowo. Minęło już 3 miesiące od tego czasu. Szukałem artykułów nowszych, które patrzą na to z perspektywy czy jakichś rozmów z ludźmi po tych 3 miesiącach. Niestety nie znalazłem. Jeśli macie jakieś ciekawe informacje z tym temacie związanym. Dajcie znać na Pliwie, to chętnie się zapoznam. Może macie jakieś artykuły. Najważniejsze, nie wrzucajcie artykułów, yy, yy, komentarzy z linkami pod postami. Facebook automatycznie kasuje posty, w których są linki, i ja tak naprawdę jedynie widzę w mailach informację, że był taki post, i nawet nie mam opcji, żeby gdzieś w systemie zaznaczyć: AAA to nie jest spam, to jest wartościowy post, po prostu on sam automatycznie automatycznie kasuje te rzeczy i nie mogę nic o tym poradzić. Mówię o tym, bo w ostatnim czasie pod paroma artykułami widziałem, że wasze posty znikają i chcę zaznaczyć, że to nie ja je kasowałem, to po prostu w YouTube sam te rzeczy kasuje. Ok, zbliżamy się ku końcowi. Naszym pierwszym artykułem było o tym, jak nawet bardzo dobrze opisane rzeczy w API, jak właśnie takim jak Podstawy HTTP nie zawsze też wymagają czasami dobrej interpretacji, i później sobie popatrzyliśmy na to, jak sobie radzi Shopify i jak właśnie zmieniło podejście do spotkań. To wszystko na dzisiaj. Lajkujcie, subskrybujcie i co tam u was słychać.